Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w ramach kolejnego wykładu trzeciej edycji Olimpiady Senior Obywatel. Ja nazywam się Jan Wendt i będę miał dla Państwa wykład poświęcony współczesnym procesom demograficznym i głównym kierunkom zmian zachodzących w Polsce. Proszę Państwa, jest to jeden z kilku wykładów zgodnie z zaplanowaną realizacją tematów na olimpiadę dla seniorów poświęcony procesom demograficznym, zmianie struktury demograficznej w Polsce oraz problemom, które coraz częściej będą nas dotykały, gdyż społeczeństwo polskie, a na szczęście, bo świadczy to o długiej trwałości życia, ale na nieszczęście z punktu widzenia ekonomii, a starzeje się i będzie ta duża liczba osób w wieku emerytalnym powodowała coraz więcej problemów z jednej strony, a z drugiej strony ze względu na fakt, iż są to osoby pełne energii, osoby, które po przejściu na wiek emerytalny kontynuują często swoją pracę. Niektórzy z nich, bo muszą, niektórzy, bo praca sprawia im przyjemność, niektórzy, bo chcą pomagać swoim bliskim, niektórzy, bo potrzebują dodatkowych dochodów, co nie zmienia faktu, że są osobami aktywnymi. Nie tylko zawodowo, ale także w bardzo wielu różnych kierunkach, formach, zakresach aktywności, jak chociażby ten, którym właśnie jestem gościem i wykładowcą. A jeżeli Państwo słuchacie mojego wykładu, to właśnie bierzecie udział w kolejnej formie aktywności dla obywateli seniorów. Starość, jakie brzydkie słowo. Jechałem ostatnio środkiem transportu publicznego w Gdańsku i jedna z młodych, kilkunastoletnich pasażerek mówiła do drugiej o osobie mającej 30 lat per stary. Starość jest pojęciem relatywnym. Każdy z nas, i to nie frazes, i to nie komplement, ani pochlebstwo, ma tyle lat, na ile się czuje i może robić wszystko, co jest w jego możliwościach fizycznych, intelektualnych i rozwijać się, korzystając na tyle, na ile to jest możliwe. Bardzo indywidualna sprawa z uroków życia i z tego, co życie nam daje, abyśmy mogli nadal się rozwijać i być aktywni. A ponieważ problem zwiększającej się liczby obywateli Polski w wieku emerytalnym wchodzi w zakres demografii, związany jest z przemianami, procesami demograficznymi w Polsce, dobrze byłoby omówić go, zaczynając od zmian liczby ludności i dominujących obecnie procesów demograficznych. Na początek przygotowałem sobie na pulpicie ściągę, którą każdy z Państwa może także sobie wygooglować w internecie na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiany liczby ludności Polski w poszczególnych latach. A proszę Państwa, żeby sięgnąć naprawdę głęboko w historię do 1946 roku, zmiana granic, inna powierzchnia, zakończenie wojny, procesy migracyjne, liczba ludności
31 grudnia 1946 roku w Polsce wynosiła 23 640 000. 14 lat później sięgała prawie 30 milionów. W 1970 prawie 33, w 80 prawie 36, w 90 38, w 2000 roku 38 254 tysiące i od 2010 roku od 38 530 tysięcy następuje spadek liczby ludności. W 2019 roku mieliśmy w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego 38 383 tysiące obywateli. Skąd się biorą obywatele Polski? Z jednej strony odpowiedź jest bardzo prosta. Rodzą się. To dobrze, że się rodzą. Mało ich się rodzi, dużo ich się rodzi. To, że się rodzą, to jest oczywiste. Ale skąd się bierze spadek, skoro się cały czas rodzą? I znowu trywialna odpowiedź. Część z nas umiera. Taka jest normalna kolej rzeczy. W związku z tym powszechnie w demografii, w naukach geografii ludności i w życiu codziennym stosuje się, czy używa, posługuje się pojęciem przyrostu naturalnego. Przyrost naturalny jest określany jako różnica liczby urodzonych obywateli, urodzonych dzieci, trywializm i pomyłka językowa. Z reguły dzieci się rodzą. A więc liczby urodzeń i liczby zgonów w danym roku na populację. Możemy go zamienić na udział procentowy i otrzymać odpowiednie wskaźniki. Ale przyrost naturalny, oczywisty czynnik wpływający na zmiany liczby ludności, jest jednym z trzech elementów, które wpływają na liczbę ludności w danym państwie, obszarze, mieście. Drugim, z którym ostatnio mamy w mediach sporo do czynienia, to procesy migracyjne. Migracja, czyli ruch ludności. Saldo migracji, a więc różnica pomiędzy liczbą osób, które przyjechały na przykład do Polski i różnicą osób, które w tym samym czasie z Polski wyjechały, również wpływa na liczbę mieszkańców w naszym przykładzie kraju. Trzeci czynnik, mam nadzieję, że mimo jego fatalnej nazwy, a katastroficzny lub incydencjonalny, charakteryzuje się krótkim, ale bardzo gwałtownym wpływem powodującym najczęściej spadek liczby mieszkańców poprzez ich śmierć. Do tego czynnika zaliczymy wojnę i do tego czynnika zaliczymy także zarazy, epidemie, które cechuje bardzo wysoki poziom śmiertelności, tak jak na przykład czarnej śmierci w średniowieczu. Obserwując dane dotyczące obecnej epidemii choroby COVID-19, jestem przekonany, pomimo tragicznej śmierci już ponad 1000 Polaków, że nie odgrywa on klasycznej roli czynnika katastroficznego. Tragedią dla każdego bliskiego jest śmierć, ale podchodząc z szacunkiem do wszystkich tych tragicznych wydarzeń, poziom śmiertelności na COVID-19 1200-1300 osób, epidemia cały czas trwa,
trudno jest podać, jaki będzie ostateczny wynik tych tragicznych śmierci, a przy uwzględnieniu, iż średnio co roku w Polsce umiera 400 tysięcy osób, z punktu widzenia statystyki, takiej bezdusznej nauki, nie wpływa na zmiany, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w masowych procesach. Wróćmy więc do przyrostu naturalnego. Przez pierwsze 30, prawie 40 lat po II wojnie światowej Polskę cechował wysoki, dodatni przyrost naturalny. W 1960 roku wyniósł on 445 tysięcy. Urodziło się prawie 670 tysięcy obywateli Polski. Zmarło jedynie 224 tysiące. A kolejną taką wysoką falę przyrostu z urodzeniami żywymi na poziomie prawie 700 tysięcy rocznie zanotowaliśmy w 1980 roku. Ale już śmiertelność na poziomie 350 tysięcy spowodowała, iż przyrost naturalny wyniósł tylko 340 tysięcy. W kolejnych dziesięcioleciach nastąpił i z jednej strony spadek liczby urodzeń, a z drugiej strony wzrost liczby zgonów ogółem. Różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem, definiowana jako przyrost naturalny, w 1990 zmalała do 160 tysięcy, w 2000 do 10 tysięcy, wzrosła na chwilę w 2010 do 34 tysięcy, ale od 2015 roku wynosi odpowiednio minus 25 tysięcy, minus 6 tysięcy, minus 1000, w 2018 minus 26, a w 2019 według danych GUS-u minus 35 tysięcy. Czyli Polaków z roku na rok w ostatnich 5 latach ubywa. Jest to wynikiem utrzymującego się współczynnika urodzeń żywych na 1000 mieszkańców na stosunkowo niskim poziomie. 9 promili, 10 promili, 10 na 1000 przy przekraczającym w ostatnich 5 latach współczynniku zgonów, liczbie zgonów na 1000 osób powyżej poziomu 10. Co daje ujemny przyrost naturalny zahamowany, czy ujemny, zahamowany przyrost, który zszedł do poziomu 0 w 2017, ale już w 2018 wyniósł 0,7 minus, a w ubiegłym roku 2019 minus 0,9. Co spowodowało takie procesy demograficzne? Jak już mówiłem przed chwilką, spadek liczby urodzeń i wzrost liczby zgonów. W 2018 zmarło 416 tysięcy, a w 2019 410 tysięcy mieszkańców Polski, co przy mającym wartość poniżej 400 tysięcy liczbie urodzeń żywych spowodowało ujemny przyrost naturalny. Oczywiście najlepiej byłoby zmniejszyć liczbę zgonów. Pytanie, czy jest to możliwe? Zawsze można się starać. Wprawdzie, jak w jednej z anegdot pytany przedstawiciel samorządu o liczbę zgonów w jego gminie uczciwie odpowiedział, że jeden zgon przypada statystycznie na jednego człowieka. Nie zmienia to jednak faktu, że w dużej populacji
Możemy mieć nie tyle więcej zgonów na jednego człowieka, co więcej zgonów niż w innych populacjach, z którymi możemy się porównywać. Od czego zależy liczba zgonów? Pewnie od chorób, pewnie od wypadków, pewnie od różnego rodzaju problemów, które mają ludzie i czasami próbują je rozwiązać w ostateczny dla nich sposób. Natomiast generalnie przy dużych liczbach, populacjach idących w miliony, tak jak ma to miejsce w przypadku ludności Polski, możemy wskazać kilka czynników, które powodują, iż średnia długość życia w Polsce jest krótsza, w związku z tym ludzie umierają przedwcześnie, mamy więcej zgonów przy krótszej długości trwania życia w populacji, a z drugiej strony mamy mniejszą liczbę urodzeń. I tu oczywiście nie wystarczy prosta odpowiedź, żeby się rodziło więcej dzieci. Ale za chwilkę do tego tematu przejdziemy. Na początek średnia długość w Unii Europejskiej, średnia długość życia statystyczna, liczona dla państwa bez podziału na płeć, na kobiety i na mężczyzn, jest większa niż w Polsce. W niektórych krajach, w przypadku kobiet nawet o 8 lat więcej, tak jak ma to miejsce we Francji, a w Polsce, w przypadku mężczyzn, w porównaniu do Francji o 10 lat. Średnia długość życia w Polsce, według różnych szacunków, według różnych danych, w zróżnicowaniu regionalnym, ale przy pewnym uproszczeniu, dla kobiet wynosi prawie 81 lat, dla mężczyzn 72. A dlaczego żyjemy krócej? Faktem jest, iż poza kilkoma państwami na świecie w większości państw kobiety żyją dłużej. Możemy oczywiście żartować o tym, iż ich organizm jest bardziej wytrzymały, ale też możemy powiedzieć zupełnie poważnie, iż duża część mężczyzn prowadzi, panowie, którzy mnie słuchają, bez obrazy, a styl życia, w którym kładą mniejszy nacisk zarówno na profilaktykę zdrowotną, na opiekę medyczną, na regularne wykonywanie różnego rodzaju badań, a także coś, co można nazwać chyba najprościej niezdrowym stylem życia. Alkohol, papierosy. Tutaj ukłon w stronę pań, zgodnie z danymi Polskiej Agencji Zapobiegania Problemom Alkoholowym, a kobiety dzielnie gonią w ilości spożywanych alkoholów grupę mężczyzn i chyba szybciej się uzależniają od alkoholu. Natomiast bez wątpienia duża część chorób, na które mężczyźni umierają, mimo tego, że przy odrobinie starania mogliby żyć jeszcze spokojnie 7-8 lat dłużej, jest związana z zarówno paleniem tytoniu, jak i napojami alkoholowymi. Z jednej strony styl życia, dieta, praca, zmęczenie organizmu, zabieganie, brak ułatwień dla wszystkich, i dla kobiet, i dla mężczyzn. Opieka zdrowotna. Opiece zdrowotnej to można by poświęcić dodatkowo 30-godzinny cykl wykładów, a ponieważ państwo jesteście jako seniorzy, prawdopodobnie tylko odrobinę starsi ode mnie, więc myślę, że współpodzielam państwa doświadczenia, jeżeli chodzi o dostęp do powszechnej służby zdrowia związanej z ubezpieczeniem, które jest odciągane od moich zarobków, oraz z troską, z jaką służba zdrowia bez złośliwości, bez uśmiechu próbuje stawić czoło koronawirusowi i z możliwościami, jakie stwarza państwo dla właściwej opieki zdrowotnej mieszkańców. Bardzo mocno chciałbym w tym momencie rozróżnić
lekarza, pana Kowalskiego, lekarkę, panią Nowak i każdego z tysięcy lekarzy w Polsce, lekarzy, pielęgniarzy, pracowników medycznych, ratowników, aptekarzy i systemu, w którym pracują. Nie chcę też, bo nie na tym polega moja praca, wskazywania w tym momencie winnych, braków, kolejek, przedłużanych terminów, odwoływanych wizyt, braku specjalistów. A jako obywatel płacę podatki wyznaczonej przez rząd wielkości i próbuję oczekiwać, iż rząd dobrze troszczy się o wszystkich obywateli, dokonując jej redystrybucji, zwłaszcza w tak ważnej dziedzinie jak zdrowie mieszkańców. Ale codzienność możecie Państwo sami obserwować i z tej codzienności wynika, że o dostępie do opieki zdrowotnej, procedur, trudno powiedzieć, że jest na poziomie, który nas satysfakcjonuje. Oczywiście taki dostęp nigdy nie będzie nas satysfakcjonował, ale brak części zabiegów, przedłużanie się, czekanie, kolejki, wyniki, to wszystko, z czym borykają się także mieszkańcy innych państw Unii Europejskiej, można by spróbować zmienić, aby przedłużyć średnią długość życia statystycznego Polaka. Proszę Państwa, skoro nie możemy w krótkim czasie wpłynąć na poziom, liczbę zgonów, zastanówmy się nad drugą składową naszego przyrostu, czyli nad liczbą urodzeń. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego od dobrych 15 lat w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. I znowu posłużę się moją ściągawką. Dzietność. Takie statystyczne pojęcie. Nie podoba mi się, ale jest. Liczba dzieci urodzonych przez statystyczną kobietę. W 1960 roku wynosiła prawie 3. W 1980 2,25. W 90 dwoje, w 2000 1,4, w 2015 1,3 i obecnie wzrosła do 1,4 dziecka na kobietę. 1,4 to nic innego niż stwierdzenie, jeżeli się nie pomylę w obliczeniach w pamięci, w przypadku 5 pań, a każda 1,4, a więc 3 panie rodzą po jednym dziecku, a 2 panie mają 2 dzieci. Razem daje 7. 5 razy 1,4 też daje 7. Z punktu widzenia statystyki wszystko się zgadza, tylko trochę dziwnie brzmi to 1,4. Ale pamiętajmy, że to statystyka. Cóż to znaczy? Jeżeli statystycznie w okresie, w którym kobieta może urodzić dziecko, rodzi ona 1,4 dziecka, w naturalny sposób grozi to do zmniejszenia całości populacji. Biorąc pod uwagę, że wszystko jedno w jakiej formie, ale na ten moment mówimy o naturalnych urodzeniach, wspomaganych czy niewspomaganych, a bierze udział 2 osób, to po jak najdłuższym ich życiu, żeby zachować liczbę osobników w populacji, każda para rodziców powinna mieć minimum 2 dzieci,
aby po ich śmierci w miejsce dwojga rodziców dwoje nowych ludzi nadal zapewniały stabilność liczbową populacji. Statystycy i demografowie mówią, że bezpieczny poziom to nie 2, tylko dzietność na poziomie 2,1 albo 2,2. Przyjmuje się, że wskutek np. nieszczęśliwych wypadków w dzieciństwie, problemów zdrowotnych, niemożności urodzenia, niemożności zajścia w ciążę, chorób, przedwczesnej śmierci, część populacji nie dochodzi do wieku rozrodczego, w związku z tym sztywne 2 dzieci na osobę, sztywna dana liczba 2 dzieci na 2 osoby, czyli na kobietę, nie pozwala na zachowanie populacji, jedynie spowalnia jej zmniejszanie. W przypadku Polski 1,4, co pokazują dane, 26 tysięcy osób mniej w 18, 35 w 19. W ciągu ostatnich 2 lat liczba ludności w Polsce spadła o 60 osób. Dzietność. Proszę Państwa, jak to się wszystko rozkłada? Dlaczego kobiety rodzą mało dzieci? Proszę mi wierzyć, wolałbym prowadzić w tym momencie wykład na sali, na której mamy dużo seniorów, w tym seniorek, kobiet, które może pomogłyby mi odpowiedzieć na to pytanie. Kimże ja jestem, żeby w imieniu kobiet mogących zajść w ciążę odpowiadać na pytanie, dlaczego one w ciążę nie zachodzą? A więc postanowiłem poczytać wyniki badań socjologicznych, wyniki badań demograficznych i w większości tych prac pojawiają się cały czas te same czynniki. Zmiany społeczne z ostatnich 30 lat w Polsce są tak duże, że zmieniły model życia, model rodziny, preferencje i samodzielność kobiet. To nie tylko okres lat 60. buntu kobiet. To nie tylko palenie biustonoszu. To nie tylko upodmiotowienie kobiet zamiast uprzedmiotowienia. To także samodzielna praca, niezależność ekonomiczna, odejście od klasycznego modelu rodziny, wybór innych modeli życia, zmiany obyczajowe, edukacja. Kobiety stanowią większość w całej liczbie studentów w Polsce. Inne wzorce, przede wszystkim inne możliwości życia spowodowały, że współcześnie młode kobiety, które nie zakładają braku dziecka, ale odkładają posiadanie, urodzenie tego dziecka na późniejszy czas, późniejszy za chwilę o tym, decydują z jednej strony o przesunięciu okresu rodzenia dzieci, z drugiej o ich mniejszej liczbie niż 50-60 lat temu. Jeszcze moja babcia miała 5 sióstr i 6 braci. I było to uznawane za normalną, niewyróżniającą się rodzinę na Kaszubach. Natomiast współcześnie 12 dzieci jest rodzina, wielka rodzina, karta wielkiej rodziny, pomoc państwa, nie mówiąc już o wartości 500+, w przypadku 12 dzieci. Proszę Państwa, współcześnie w mieście Gdańsku karta wielkiej rodziny, jeżeli się nie mylę, należy się tym rodzinom, które mają troje, już troje i więcej dzieci. Nic dziwnego.
przy współczynniku dzietności 1,4 troje dzieci to ponad dwa razy więcej. Czy coś się zmieni? Obawiam się w sensie statystycznym, ekonomicznym i społecznym, że zmian, które zaszły w populacji, w żaden sposób już nie zatrzymamy. Dominuje świadome rodzicielstwo, dominuje inny układ rodziny. Klasyczna rodzina składająca się z mężczyzny i kobiety mających dzieci, które rodzą się po zawarciu małżeństwa, wszystko jedno, czy w sensie cywilnym, czy w jakimkolwiek rycie religijnym w Polsce dominującym kościele rzymskokatolickim, dominującym w sensie liczbowym, jeżeli chodzi o liczbę osób, które deklarują przynależność do takiego kościoła, to się nie zmieni. Religijność w Polsce, a więc presja na posiadanie dzieci, na spełnianie się kobiety w roli matki, w roli żony, już kilkanaście lat temu była bardzo słaba. Obecnie jest jeszcze mniejsza. A model kobiety pozostającej w domu, uzależnionej od swojego męża czy partnera, absolutnie nie oferuje kobietom nic interesującego. Chciałbym tu podkreślić wyraźnie, że część kobiet dobrze się czuje, szeroko w mediach podkreśla rolę takiego modelu tradycyjnego, tradycyjnej roli kobiety, matki, żony, ale nie zmienia to faktu, iż w skali populacji większa część młodych kobiet absolutnie nie widzi siebie w takiej roli. Tak jak 50 lat temu, z punktu widzenia danych statystycznych, można sprawdzić w dowolnych rocznikach statystycznych w internecie, kobiety rodziły dziecko pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, pierwsza. Obecnie to pierwsze dziecko rodzi się raczej w momencie, kiedy kobieta ma około 30 lat. Nic dziwnego, że decyzja o urodzeniu drugiego dziecka następuje po 30 roku życia kobiety, a na trzecie dziecko kobiety się nie decydują. Możemy dyskutować o wpływie polityki rządowej na motywowanie kobiet, sprzyjanie, stwarzanie warunków, aby podejmowały decyzje o urodzeniu kolejnego dziecka. Jednak po krótkotrwałym, jednorocznym drgnięciu wskaźników statystycznych poprzez wzrost liczby dzieci po wprowadzeniu programu 500+ przez obecny rząd, liczba rodzonych dzieci znowu spadła. W literaturze tłumaczy się to realizacją decyzji natalistycznych przez osoby, które już wcześniej były zdecydowane na posiadanie dziecka, ale zastanawiały się, czy będą miały odpowiednie wsparcie finansowe, a decyzja rządu o udzieleniu tego wsparcia sprzyjała podjęciu takiej decyzji. Te kobiety, te pary, te małżeństwa, które się wahały, podjęły decyzję i można powiedzieć, może niezbyt elegancko, skonsumowały bonus w postaci projektu 500+. Natomiast nie jest to, jak pokazują dane statystyczne, program 500+, czynnikiem motywującym duże grupy statystycznie istotne kobiet do posiadania kolejnego dziecka. Program 500+, liczba ludności. Obawiam się, że zmiany społeczne, rozbicie rodziny wielokoleniowej, nastawienie na własny rozwój, na ukończenie studiów, na zdobycie pracy, na samodzielność, na stabilizację swojego miejsca pracy w firmie. To wszystko jeszcze przed czasami epidemicznymi, przed koronawirusem, czym zajmowali się
młodzi ludzie, nie tylko kobiety, także mężczyźni, w czasie koronawirusa na pewno nie sprzyja podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby posiadanych dzieci. Czy finansowanie przez państwo w postaci różnego rodzaju wsparcia finansowego, nazwijmy je 500+, dało jakieś rezultaty w innych krajach, w krajach Unii Europejskiej? Wydaje się, że tutaj dobrym przykładem może być Francja. Ale nie tyle chodzi o czynnik finansowy, chociaż on jest ważny i zawsze powinien być brany pod uwagę. Ale z badań przeprowadzonych we Francji wynikało, że kobiety czynne, aktywne zawodowo najczęściej podejmowały decyzje o urodzeniu kolejnego dziecka, jeżeli miały gwarancję, wsparcie państwa, samorządów, raz w powrocie do pracy, dwa w możliwości częściowego czasu pracy, pracy online, a przede wszystkim miały możliwość pozostawienia dziecka w żłobku, a potem w przedszkolu. Dopóki kobiety nie będą pewne, że nie zostają z dzieckiem same albo ze wsparciem jedynie partnera, męża, dopóty trudno im będzie podejmować decyzję o posiadaniu większej liczby dzieci niż dwoje. A i ten współczynnik, jak pokazują dane statystyczne w Polsce, nie jest w ogóle realizowany. Przyrost naturalny, liczba urodzeń, liczba zgonów, migracje. Dane, które państwu podawałem na początku wykładu, 38 383 tysiące Polaków na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmują osoby zarejestrowane w Polsce. Z danych urzędów konsularnych, danych urzędów Unii Europejskiej, danych miast poza granicami Polski, takich jak Londyn, Dublin, Berlin, wynika, że w krajach Unii Europejskiej mieszka, pracuje, żyje według różnych szacunków w samym Londynie od 500 000 do 1 000 000 Polaków. Pytanie, ilu tak naprawdę z tych 38 milionów Polaków jest w Polsce? Trudno to wyliczyć, bo z punktu widzenia układu Schengen, braku kontroli na granicach unijnych, każdy z nas może wyjechać na miesiąc, dwa albo na dłużej, do Niemiec, do Francji, do Włoch, do Hiszpanii, podjąć tam pracę i płacić podatki, albo wyjechać na studia, albo zostać po studiach. Dane są częściowe, nie odpowiadają rzeczywistej liczbie wyjazdów. Natomiast z badań prowadzonych w krajach unijnych nad wielkością polskiej migracji można wnioskować według różnych prac i różnych autorów, iż z Polski po wejściu do Unii Europejskiej, a więc w ciągu ostatnich 15 lat, wyjechało około 2 milionów ludzi. Część z nich wróciła, wyjechała ponownie, natomiast ponad 1 000 000 zostało na stałe. Mamy dużą migrację z Polski. Olbrzymi upływ krwi, jeżeli można posłużyć się takim sformułowaniem. Zwłaszcza, że dotyczy najczęściej osób w wieku produktywnym. Młodych, po szkole średniej, wykształconych, po studiach, w tym lekarzy, po trudnych studiach. Osób, które nie znalazły pracy w kraju, ani zarobków, które by im za tą pracę odpowiadały i podjęły się pracy poniżej swoich kwalifikacji, zgodnie z kwalifikacjami, w
dowolnym kraju unijnym, w którym znalazły satysfakcjonujące ich wynagrodzenie. Na drugim biegunie mamy przyjazdy. Polska jest też krajem migracji. Przed wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce w różnym systemie pobyt, przyjazd, wiza, pozwolenie na pracę, zaproszenie przez polskiego pracodawcę, przyjazd do krewnych w różnych okresach pracowało od miliona, a w okresie sezonu prac polowych, prac w rolnictwie i sezonu wakacyjnego nawet według niektórych szacunków do 1,5 miliona obywateli Ukrainy. Polska jest dla mieszkańców Ukrainy krajem z jednej strony kulturowo bliskim, z drugiej z punktu widzenia wysokości zarobków bardzo atrakcyjnym. Każdy z Państwa, czy to chodząc po rynku, po sklepach, po restauracjach, a słysząc język, w jakim mówią pracownicy budów licznych w Trójmieście, może zauważył klasyczny język ukraiński lub język rosyjski, którym posługują się nasi migranci z Ukrainy. Nasi, w sensie przyjechali do Polski, do naszego kraju. I tak naprawdę wprowadzenie stanu epidemicznego, wyjazd setek tysięcy Ukraińców uzmysłowił skalę problemów i braków pracowników na rynku pracy w Polsce. Obawiam się, że bez milionów migrantów ani polskie rolnictwo, ani polski sektor budowlany, ani wiele, wiele innych gałęzi, handel, usługi, turystyka, nie będą sobie w stanie poradzić. Ale kwestie ekonomiczne, kwestie społeczne, kwestie związane ze starzeniem się społeczeństwa, z rolą seniorów, która będzie wzrastała wraz z ich liczbą, wszystkie te zagadnienia będą stanowiły temat naszego kolejnego spotkania, mojego kolejnego wykładu. Na dzisiejszym wykładzie przedstawiłem Państwu zmiany liczby ludności w Polsce, podałem liczbę ludności obecnie, wskazałem Państwu główne czynniki wpływające na zmiany liczby urodzeń, starałem się podać czynniki wpływające na wzrastającą liczbę zgonów i na zmiany przyrostu naturalnego, obecnie ujemnego. Wskazałem rolę migracji i może ten wykład stanowić dobry, z mojego punktu widzenia jako wykładowcy geografii społeczno-ekonomicznej, wstęp do dalszych rozważań na temat struktury demograficznej ludności Polski, naszych, także moich, emerytur, spodziewanej średniej długości życia oraz wszelkich problemów dotyczących seniorów. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.